Niezatapialni. Witamy w 289 odcinku podcastu Niezatapialni. Wita się z wami Tomasz Strągowski, który będzie dzisiaj anonserem tutaj tego podcastu. Witają się także z wami Gawa Smolańska w czerwonym ringu reprezentująca własne opinie. I Dominik Gąska w niebieskim ringu reprezentujący opinie ludzkości. Wszystkich innych, tak? Mamy, zebraliśmy w tym podcaście dzisiaj wszystkie opinie. Całe spektrum opinii. Co nie? Dominik Iga przedstawia swoją, Dominik wszystkie inne. A ja będę rozsądzał, kto ma rację. Będziemy rozmawiać w tym podcaście o Devolver Direct, jak również Devolverland Expo, ponieważ w dwóch formach Devolver zapowiedział swoje nowości, które w większości wcale nie są nowe. Będziemy rozmawiać dzisiaj o tym, że były członek zarządu Bungie mówi, że deal, jaki Bungie miało z Activision, to było zło wcielone i literalnie musieli składać dziewice w ofierę, żeby w ogóle wydawać gry i żeby cokolwiek na tym zarobić. I będziemy rozmawiać też o tym, że Amazon zrobi serial na podstawie Fallouta, czy go zrobi, czy go nie zrobi, nie wiadomo, nie do końca. Na razie tylko pokazali logo, ale Iga coś pewnie wie więcej na ten temat, ponieważ Iga zna internet i w ogóle umie w internet. Więc o takich rzeczach będziemy dzisiaj rozmawiać. A zaczynamy od słynnego naszego kultowego kącika, co jest grane. Dominiku, co jest grane u ciebie? Nie Dragon Age Inquisition. Nie jest to Dragon Age Inquisition, ale będą punkty dla Pawła Kamińskiego chyba. Ping, ping, ping! Bo grałem z Osianem w Divinity ostatnio w weekend. Dwa. Zanim zaczęliśmy grać w Divinity, to pograliśmy trochę w Soul Calibura 6, bo ta gra wyszła do Game Passa ostatnio. Ja pamiętam, że ostatni raz grałem Soul Calibura, to był chyba 3, na PlayStation 2. Ja kupiłem PlayStation 2 i mam takie bardzo miłe wspomnienia z tej gry. Mimo, że nigdy nie byłem fanem tego typu gier, ale o ile jak ostatnio graliśmy sobie w Mortal Kombat 10 czy X, chyba 10, chociaż jest też XL, więc może X. Następny będzie Mortal Kombat 10, 50, czyli 40. Żeby tam mieć frajdę z tej gry, to tak naprawdę połowę czasu naszego grania spędzaliśmy w menusach patrząc na ciosy, żeby się nauczyć robić te ciosy. W Mortal Kombat czy Soul Calibur? W Mortal Kombat, bo tam pół biedy jeszcze, że nie musieliśmy mieć czasopisma, w którym ktoś rozpisał jakiś gulasz. Tajne ciosy to były kiedyś, nie? One były super tajne. Ciosy. No to one teraz już są tajne, na szczęście, i te wszystkie gry mają je po prostu w... To nie było tak, że one nigdy nie były tajne, bo były na arcade'ach po prostu rozpisane, ale jako, że wszyscy z nas grali na jakieś Amidze, to u nas to się nazywało tajne ciosy z jakiegoś powodu. Możliwe, że tak było, jak mówisz, ale no... Również możliwe, że nikt z nas literalnie chyba w całej Polsce nie miał tej gry z instrukcją obsługi oryginalnej. Tak, myślę, że instrukcja obsługi oryginalna też miała te ciosy. Ciekawe, czy w ogóle, autentycznie, ciekawe, czy w tych czasach był w Polsce jeden legalny egzemplarz Mortal Kombat 1, co nie? Ja w dwójkę najczęściej grałam, ale powiem, nie widziałam nigdy. Ja w ogóle nigdy na oczy nie widziałam fizycznego egzemplarza Mortal Kombat 2 oryginalnego, więc... No i o ile właśnie jak próbowaliśmy grać w to Mortal Kombat, to ja się dobrze bawiłem. Osiany, nie wiem, to chyba tak średnio, ale dlatego, że mi lepiej szło i wygrywałem. Ale no to nie była jakaś super fenomenalna zabawa, no bo mówię, no to nie jest taka super zabawa, jak połowę czasu we dwóch siedzicie i go picie w, wiecie, w listy ciosów i próbujecie je zapamiętać, nie? Natomiast Soul Calibur i wtedy, jak grałem na tym PS2 i teraz, to jest gra, ona trochę działa podobnie jak Tekken chyba w tym sensie. Ja w ogóle nie jestem żadnym specem od bijatyk, ale że tam nie musisz, żeby mieć frajdę, nie musisz znaleźć żadnych ciosów. Tam masz tak naprawdę tam 4 ataki, nie? Tam chyba niski, wysoki, kop i blok, nie? I blok. Te niskie i wysokie to są bronią właśnie zawsze. Mhm. Nie wiem, czy to jest niski i wysoki, w sumie, no, są dwa ataki bronią w każdym razie. Kop i blok i tak naprawdę wszystko zależy tylko od wychylenia analoga albo tam D-pada w momencie naciskania tego przycisku. I to jest wszystko, nie masz tam jakiejś kombinacji, że dół, przód, góra, tył, nie? Tylko raczej złączenia tych ciosów ci wychodzą kombinacje. Co powoduje, że nawet jak nie znasz żadnych taktyk, grasz to pierwszy raz, no to czujesz, że robisz jakieś postępy, nie? Że odkrywasz jakieś kombinacje, że właśnie coś ci wychodzi i to nie jest takie tylko maszerskie, że tam nawalasz te guziczki i wiesz, i się cieszysz, jak coś ci przypadkiem wyjdzie. Tylko jest takie... no takie poczucie, że nie marnujesz czasu grając w tą grę. Że tam coś robisz, nie? I że uczysz się to robić. Fajnie nam się grało. Na Wiedźminem można grać w ogóle, więc... Można. Więc to jest dodatkowy plus, totalnie można tam napieprzać w
potwory i inne niepotwory wiedźminem. Jest taki wiedźmin, którym jest dobra walka. Tak, tak. Ja grałem na ja grałem na Xboxie One i jest fajne, że ta gra działa w 60 klatkach, bo to zawsze w takich grach, właśnie szczególnie w biatykach, gdzie jest bardzo ważna szybkość reakcji i jakaś taka wrażenie responsywności gry. To jest super fajne, ale jest to okupione tym, że ta gra wygląda... To nie wygląda jak gra z tej generacji. To wygląda jak taka gra może tak z przełomu Xboxa czy 360 do Xbox One. Przypuszczam, że to właśnie jest kwestia tej płynności, że oni musieli dużo poświęcić, jeżeli chodzi o grafikę. Więc tak technicznie to ona jest mocno taka se, ale tak żeby sobie we dwójkę posiedzieć... A kim grałeś? Różnymi postaciami, tam zmieniłem. Wiedźminem trochę grałem, tak. I tak naprawdę tam z połową postaci spróbowałem sobie zagrać. I spoko, więc... Jeżeli macie znajomych... I tam jest w ogóle jakiś tryb fabularny, którego jeszcze nie odpalałem, może sobie go nawet wypróbuję, nie wiem. I mówię, no ja nigdy nie byłem wielkim fanem takich gier, zawsze trochę chciałem być fanem takich gier, bo miałem wrażenie, że to jest jakaś taka... jakieś takie kung fu w przenośni. Przyznaj, że tak naprawdę Gulasz był najfajniejszy w Secret Service i po prostu był. Chciałeś, żeby cię szanował. Był, totalnie dlatego grałam w Mordobicie. To nie jest prawda, ale no mam z tymi grami tak, wspomnienia z najwcześniejszego prawie że dzieciństwa z grania w nie. I nigdy nie umiałem, jakby nigdy nie doszedłem w nich do takiego poziomu, żeby je tak naprawdę rozumieć. Jakby wiecie, bo jak nauczycie się ciosów, to umiecie ciosy, ale tak, żeby totalnie jakby... Jak niektórzy mówią, żeby przewidywać, co zrobi przeciwnik, żeby reagować, żeby już widzieć, żeby już tak mieć te animacje wyuczone i te postacie, żeby naprawdę rozumieć, co się dzieje w tej walce. Nie? Ja kiedyś to... miałam tak, jak bardzo długo grałam z jednym typem w Tekkena, że zawsze graliśmy tam powiedzmy czterema postaciami w różnych konfiguracjach i ja już tak bardzo wiedziałam, jak on będzie grał, że wychodziły nam takie na przykład dwuminutowe, tak, gdzie nikt z nas nie był w stanie się dotknąć. No tak, tak. No i właśnie ci właśnie wszyscy progracze, jak są te nagrania z Street Fighterów i tak dalej, jak grają sobą, to też właśnie często tak grają, że widzisz, że tam przez kilka sekund jest taka wymiana, że wszystko wchodzi na bloki, że jakby oni wiedzą, co zrobią nawzajem, bo... No tak. Bo po prostu znają te wszystkie triki, najskuteczniejsze odpowiedzi i tak dalej. Jakby nigdy nie doszedłem do takiego poziomu, bo to wymaga bardzo dużo pracy, żeby dojść do takiego poziomu w takiej grze. Więc nie miałem w sobie jakoś, nie wiem, zaparcia, żeby tą pracę wykonać, ale zawsze mi to tak pociągało, że kurde, że coś mi umyka w grach. Ale... W ogóle to jest o tyle smutne, że są takie gry, że ja na przykład byłem kiedyś ciągnięty w Mortal Kombat 1 i Mortal Kombat 4. Nie wiem, czy pamiętacie, Mortal Kombat kiedyś wszedł w trzeci wymiar. Mm-hmm. Tak, i tak. Pamiętam, że 4 była bardzo no-no dla mnie. Wiesz co, ja się zaskakująco dobrze przy niej bawiłem i ją jakby dużo grałem. Tylko to są takie gry, że ja jakby trochę się z nimi identyfikuję, trochę mam wspomnienia i uważam, że byłem niezły, tylko na końcu zawsze trzeba powiedzieć, że grałem tylko w single player, co nie? Jakby, to, i to się w ogóle nie liczy w tych grach wtedy, co nie? Ty tak już, to nic o nich nie wiesz w ogóle, nie? Nieważne, że tam wbiłeś 30-60 godzin, nie, nara, co nie? To trochę dzisiaj jest prawda, chyba. To właśnie chciałam powiedzieć, że dzisiaj miałam rozmowę na temat StarCraft 2, bo ostatnio miałam wielką ochotę przejść Diablo 1 na koopie i pograć na koopie w StarCrafta, ale Tomek mówi, że on nie chce ze mną grać na koopie, bo on bardzo dobrze grał w StarCrafta, w ogóle tam na Battle.necie bardzo dużo czasu nad tym spędzał i powiedział, że chce grać przeciwko mnie, żeby po prostu zjechać mnie tak do w proch i dzisiaj stwierdził, wow. Że wiesz co? Wow, w ogóle. Że, tak. I być może powiedział, że wiesz co, to może zrobimy tak. Ja nie pamiętam totalnie trzeciej części StarCrafta 2, w sensie dodatku, więc zrobimy tak, że ty sobie pograsz w single player, ja sobie popatrzę, żeby sobie przypomnieć, a ten trzeci ja już sobie przejdę, nie? I przy okazji nauczysz się grać. Ja mówię tak, bo w ogóle single player StarCrafta 2 przygotuje mnie na fakt, że po prostu mnie rozjedziesz na prochy. Ja mówię, no nie, no. Ale co? I to w sumie tyle u mnie. Nic nowego, jakiegoś dramatycznego nie mam. Ciągle jestem w rozgrzebanych stanie pomiędzy trzema grami, czterema wielkimi. I trochę nie wiem, a powiedz mi, bo napisałeś taką bardzo dramatyczną wiadomość ostatnio na naszym wspólnym czacie, która nie miała żadnego follow-upa i ta wiadomość to było, ściągam Fallouta 76. Tak, moje wołanie o pomoc, tak jest. To było wczoraj, ale później musiałem trochę rzeczy załatwić. Wróciłem do domu na godzinę przed tym, jak przyszli do mnie Owsiany z jego dziewczyną
I później już wieczór spędziłem z nimi i nie miałem kiedy odpalić tej gry. Być może czyli nie ma follow-upa do tego, dobra. Nie ma follow-up do tego, ja ci będzie powiem zapewne tak, jak wiesz, jak odcinku. Zasługujesz na więcej, Dominik. Follow-up będzie w następnym odcinku. No nie wiem, no podobno się zmieniła ta gra na lepsze. Zadam ci teraz dwuznaczne pytanie, gorsze to już średnio mogło. Nie, też bym trochę chciał. Mam Personę, mam Horizon, mam Pathfindera. Ciężkie jest życie, no. No tak. Depresyjny taki odcinek nam wychodzi. Dobra, Iga, co jest grane u ciebie w takim razie? Ja powiem radzisz tak. Radzisz sobie jakoś? Radzisz sobie? Jest trudno. Jest trudno, dlatego że wciąż nie skończyłam The Last of Us Part 2, bo po prostu ta gra mnie tak męczy, że realnie znajduję sobie inne rzeczy, żeby robić, żeby nie grać w tę grę. Realnie to się dzieje. Grasz już w drugą kampanię chociaż? Gram już w drugą kampanię, jestem podczas drugiego dnia w Seattle i to chyba już w ogóle prawie na samym końcu tego dnia, ale tam są takie momenty, że masz taką warstwę fabularną i jesteś jak, okej, w końcu ruszy się jakiś duży blok fabuły jakby do przodu i potem jest... Ale musisz zejść niżej do szpitala i tam będziesz znowu walczyć i robić te wszystkie rzeczy, które robiłaś przed chwilą przez ostatnie 15 minut. I tak siedzę i... Dobra, koniec na dzisiaj. Ale te podziemia szpitala są fajne akurat. Taki no ale byłam już zbyt zmęczona w sensie tym gameplayem, żeby grać dalej. To po prostu jest takie zmęczenie materiału, że jak za długo robisz to samo, to już mi się po prostu odechciewa. Mówiłem o tym 2 tygodnie temu. No i właśnie tak stwierdziłam, że luz, ale dostałam wczoraj, słuchajcie, Ring Fit Adventure, który jest chyba zrobiony w ogóle z Krzyża Świętego, bo jest tak trudny do dostępu, trudny do dostania w Polsce. I raz na jakiś czas jest taka transza, że tam takie serwisy... Jak Krzyż Święty jest tak trudny do dostania, tak? No, jest dosłownie, to jest zrobione z relikwii jakiś, nie? Po prostu nie, to jest, pamiętacie jak... Do Zeldy na Wii, tego Skyward Sword chyba wychodził kurz. Taki słoik kurzu nie, można było kupić oryginalny ze studia. Spod biurka i waty. Pamiętam, artefakt taki. Ta kurza mega trudno dostępny, taka... oryginalny japoński kurz. Tam nie, w Japonii nie ma kurzu, są zbyt sufficient, więc to jest wiesz. Tym trudniej dostępny to był artefakt. No właśnie, bardzo drogie. To ja pamiętam właśnie, że ta kusza już była tak niedostępna, że chyba Jacy w recenzji określił, że właśnie ona jest z relikwii Krzyża Świętego chyba zrobiona, że tam po prostu nie do dostania. No i dostałam tego Ring Fita, a chcę powiedzieć, że starałam się go w tym roku kupić dwukrotnie i dwukrotnie był w sklepach typu XCOM, gdzie po prostu pisali mi wiadomość po zamówieniu, że wiesz co, właśnie się skończyło, już nie będziemy mieć następna transza tam w ogóle w październiku, nie? I tak, dobra. I wtedy się poczułam trochę jak moi rodzice, jak mi tłumaczyli, jak stali w kolejki po pralkę. I dostałam tego... Ja nie mogłaś na Amazonie zamówić po prostu? Myślałam, żeby zamówić z amerykańskiego, ale ostatnio jak zamawiałam coś ze Stanów, to szło tak bardzo długo przez wszystkie te łowostrzenia na granicach, że stwierdziłam, że już do tego października w razie co mogę poczekać. No, ale w końcu dostałam tego Ring Fita, dostałam go w prezencie, mam go wielki karton, super. I go wczoraj odpaliłam. I ja nie wiem, odpaliłam go chyba o 23, chyba do 1 rano robiłam w nim rzeczy i się tak zmęczyłam. Ja myślałam, że coś... Jeszcze ta gra się ciebie pyta, nie? Na samym początku się ciebie pyta, czy ty ćwiczysz? A ja jestem jak, no tak trochę ćwiczę, nie? No to kliknęłam, że trochę ćwiczę. I mega mnie zorało wszystko to, co tam się działo. Ale Tomasz ćwiczy dużo, dużo więcej. I on sobie w ogóle wziął, że tam ja nie ćwiczę i tam full intense, hardcore, kurde, Wiedźmin 3 mode praktycznie. No tam zrobił. Tam real, w ogóle real Wiedźmin mode, nie? Próba tak, real Wiedźmin mode. I tam jest taka walka jak w, trochę jak w JRPG-ach, że masz tam tury i twoją turą jest na przykład robienie brzuszków albo, nie wiem, przysiadów, a potem atakuje twój przeciwnik, ty wtedy masz szansę zablokować, no i tak schodzi HP. I on na pierwszym typie w tutorialu musiał zrobić chyba, kurde, nie wiem, ze 100 jakichś brzuszków, przysiadów i coś tam i on tak w połowie tego tak się patrzy i gdzie się zmienia difficulty. bo ta gra jest taka trochę oszukana, nie? Bo to jakby ona się ciebie pyta, czy ty ćwiczysz i powiedzmy, że nie wiem... Chodzisz na siłownię i tam wyciskasz na ławeczce na przykład, no to ćwiczysz dosyć dużo, nie? Ale jesteś naprawdę, tam, jak ktoś ci powie przebiegnij 5 km, to niekoniecznie jesteś w stanie przebiec 5 km, bo jesteś bardzo słaby w kardio jakimkolwiek. Albo masz, nie wiem, ćwiczysz bardzo dużo takich, tam, nie wiem, wspinasz się albo coś takiego, no ale na przykład jeżeli chodzi o robienie
tam, nie wiem, jogi, no to nie jesteś w ogóle rozciągnięty. No i to jest takie bardzo tricky pytanie, czy ty ćwiczysz? No tam trochę ćwiczę, no ale jestem full zaangażowana i bardzo mocno chcę. Wszystko, tak, jeżeli chodzi o gamifikację w ogóle tych ćwiczeń, jest na poziomie po prostu plus 5 do wszystkich innych gier fitnessowych. Ona ci daje, tak, po pierwsze, to jak daje ci level, to masz gains i masz tam atak i obronę, więc możesz sobie pójść nafarmić tam przysiadami, żeby być silniejszym na bossa, którego rozwalasz jogą, powiedzmy, bo on jest tam gorszy na yoga. Po prostu jest tak, oni totalnie wiedzą, że to jest zupełnie bez sensu, totalnie jakby przytulili ten fakt i jest po prostu mega dobry. Jak wciskasz sobie level tam nowy, to w ogóle fajerwerki, tam nie wiem, ludzie tam powinni przychodzić mi do domu, przybijać piątki, tam jacyś ludzie z siłowni, tam ten. I jeszcze jest bardzo fajne, bo oni zawsze mają taką androgeniczną trochę postać trenera już od Wii Fit, która pokazuje ci, jak ćwiczyć, ale to jest taka sylwetka tylko, nie? No i w tym zrobili taką postać, która się nazywa Tip, tak jak tam Tips, ale Ty i Pypy. No i ewidentnie nie jesteś w stanie do końca powiedzieć, czy to jest facet, czy pani, ale tam jest tam ubrana taka postać w strój do ćwiczeń, nie ma twarzy, ma takie trochę krótsze, dłuższe włosy. I oni ci mówią tam, wiecie, jak Nintendo, nie? Że tam musisz pamiętać, żeby pić wodę, dobrze ćwiczysz przy otwartym oknie, uważaj, czy dookoła ciebie nic się nie dzieje. I w pewnym momencie dają ci taką ścianę tekstu na ryj, taką bardzo dużo, że tam pamiętaj, żeby tam mieć poprawną posturę, jeżeli ćwiczenie to dla ciebie trochę za dużo, to się na nie odwręża. I ten typ wie, że ty nie będziesz tego czytał, bo to jest za długie. I tak powoli zasypia ten postęp. I następny, jak klikniesz, że dalej, to oni mówią, hej, hello, hello, tip. I tam, dobra, wiemy, to było bardzo dużo do przeczytania, może po prostu to pokażmy. I to oni totalnie wiedzą, kurde, z kim oni mają do czynienia. Więc jestem all pro Ring Fit i mam nadzieję, że następnym razem, kiedy będziemy rozmawiać, będę tak napakowana jak Abby, bo już widziałam tą scenę, gdzie jest bez koszulki i jest mocno napakowana. Chcę być dokładnie taka jak ona. A właśnie, a propos The Last of Us 2, to ja bym chciał, bo ty mnie kiedyś pytałaś o moje ulubione teorie spiskowe, odkryłem nową teorię spiskową, z którą już się z wami dzieliłem tą teorią spiskową, ale nie dzieliłem się jeszcze ze słuchaczami. Otóż jest teoria spiskowa, że The Last of Us Part 2 jest, no, ogólnie dziełem wymierzonym, żeby zniszczyć białego człowieka i i to będzie bez spoilerów, będzie zupełnie teoria spiskowa. Otóż Joel jest męską prostytutką, która sypia z facetami za kawę, ponieważ jest taka scena, w której Joel... Jest jeden dialog. Jest jeden dialog, dokładnie. W ogóle to nie jest żaden spoiler, autentycznie, nie bójcie się. Jest jeden dialog, w którym Joel pije kawę, bo Joel jest miłośnikiem kawy i tam postacie jakby urodzone już po apokalipsie nie rozumieją jego zamiłowania do kawy, no bo jakby nie doświadczyli nigdy prawdziwej kawy. Jest scena, gdzie Joel pije kawę i Ellie się go pyta, że skąd masz kawę, jak zdobyłeś kawę, co nie w takim świecie. On mówi, że sam jestem zawstydzony, co musiałem za to przehandlować. I to jest dowód na to, że Joel jest męską prostytutką, która daje dupę po prostu za kawę. I jest to wymieszane. Co należało udowodnić? Tak, dokładnie, to po prostu... Jak każdy biały mężczyzna. Tak, jak każdy, mówi dokładnie, tak, bo to jest wymierzone w każdym... To nie jest wymierzone w Joela tak naprawdę, nie ukrywajmy, nie wiesz, jakby nie oszukujmy się, co nie? To jest wymierzone w ciebie, we mnie, w Igę nie, bo Iga jest właśnie feminazistką, która korzysta z tej propagandy. Nie, ja chcę powiedzieć, że według naszej grupy, ja już jestem prawie facetem, bo jak teraz będę bardzo umięśniona, to nie ma nic, żeby powiedzieć, że jestem kobietą. Tak. No, a mam zamiar być bardzo umięśniona po ringficie, co jest totalnie niemożliwe, ale po prostu niedługo się już nie zmieszczę. Widzicie mnie w tej kamerze po raz ostatni najprawdopodobniej. Potem już będę tylko mięśnie. Coś jeszcze u siebie jest grane? Czy nie? No, myślę. Nie, bardzo dużo ostatnio czytałam książek, co jest dla mnie też takie. Dajesz. Weź pomyśl, jak bardzo mocno nie chcesz grać w The Last of Us 2, że idziesz czytasz książkę. To już nawet od Dominikowi pisałam. Dominik, nie mów nikomu, nie chcę mi się grać w The Last of Us 2, idę poczytać książkę. I Dominik, dobra, nikomu nie powiem. Ja ci mam do powiedzenia, Iga, o The Last of Us Part 2 mam tyle. Masz jeszcze 1/3 kampanii przed sobą, więc to są ze 3 godziny. O Jezu. Masz jeszcze pierwszy epilog i drugi epilog. Więc jeszcze tak 8 godzin grania, spokojnie. No bo właśnie ja mam chyba 20 godzin wbite w tym momencie, safe. No to może nie 8, tylko 5-6 godzin. No ale to jest nadal jakby krótka gra, co nie? Przed tobą. Ja,
ja naprawdę... Ja ci powiem, ja powiem tak, bo ja wiem, że to brzmi jakby to była najgorsza gra ever dla mnie. Mi się w nią gra dużo, dużo lepiej niż w część pierwszą. Jak ja już w nią gram, to mi się w nią nie gra super źle. W sensie ona mi daje realnie, moim zdaniem, więcej możliwości takiej samoekspresji tego, jakim jestem graczem, niż pierwsza część. Ale wciąż po prostu powtarzalność tego gameplayu i to, w jaki sposób on się... On cały czas jest na takich samych jakby strunach emocjonalnych ci tak. gra. I to jest męczące po prostu, żeby siedzieć i cały czas w coś patrzeć i wiedzieć, znaczy, że zaraz będzie to samo. Znaczy, pod tym względem ta kampania Abby jest właśnie ciekawsza, bo ona nie jest... Jest dużo ciekawsza, bo jest dużo ciekawsza w ogóle postać Abby tak. od Ellie i ma dużo fajniejsze, moim zdaniem, te flashbacki, chociaż te flashbacki, w sensie to, co było wcześniej, to oni to mają rewelacyjnie w ogóle wykonane, wszystko, co tam się dzieje. Fajne są te rzeczy. To Abby jest dla mnie dużo ciekawszą postacią, bo jest po prostu dużo ciekawszą postacią niż Ellie, no. To jest tyle, no. Ale tak, właśnie, moim zdaniem te flashbacki też pokazują trochę, w jakim punkcie są, kurde, gry AAA, co nie? Wystarczy zrobić taki kiczowaty flashback z przeszłości, gdzie jest chemia między bohaterami, jest takie o na końcu, co nie? I wszyscy, ale to jest w ogóle oscarowe pisarstwo, w ogóle Nobla dajemy, co nie? W ogóle zajebiste. Kujowego w ogóle jeszcze. No. Więc tak, no, wystarczy w ogóle dać co więcej, tam już abstrahując, wystarczy dać cokolwiek obyczajowego, bo to tak. czy jest tam chemia, czy nie, to nawet nie musi tam być jakoś super pokazane, że tam, wiesz, ona by mogła sama chodzić po tych miejscach i, nie wiem, na przykład mówić sobie sama do siebie, Joelowi by się to bardzo podobało na przykład, nie? I super by było, ale no nie, no musimy, kurde, napieprzać siekierami po głowach i maczetami, obcinać ludzi w pół, żeby to miało sens dalej. A, i mam pełno screenshotów, to nie jest spoiler, bo... Znaczy, może... Prawie na samym początku gry jest pokazane, że jedna z postaci bardzo się boi wysokości i robi najlepsze miny, jak jesteś na wysokości, i po prostu mam chyba z 500 screenshotów jej min. To jest w ogóle bardzo fajnie wprowadzone, bo to jest tak, że nawet w trakcie gameplayu, jak się zbliżasz do jakiejś wysokości, do jakiejś krawędzi, no to ona tak łapie taką zadyszkę i... Tak. Ona panikę nie chce. Taką jakby. Jako osoba, która ma gigantyczny rąk wysokości, jestem w stanie się z tym bardzo... I fajnie to jest, że to jest nie tylko w przerywnikach właśnie, tylko też w gameplayu jest normalnie, co nie? Mhm. Tak, więc to też jest fajne w ogóle. I to był bardzo fajny motyw taki gameplayowy, bo jest tam taki dosyć długi motyw gameplayowy na ten temat jakby, który przerywa takie dwie sekwencje normalnego gameplayu i to już było dla mnie na tyle ciekawe, że realnie usiadłam i byłam jak, o, gra się dzieje teraz ja gram. Więc tak. Czytałam ostatnio, skończyłam książkę, tylko kurde, i teraz nie pamiętam autora, Wiktor... rosyjskie nazwisko. Morozo. W sensie tam ten Życie owadów. Nie wiem, czy kojarzysz taką książkę. Nie. To jest książka, która opowiada o takim... To jest książka satyryczna, która opowiada o postaciach, które się bardzo płynnie zamieniają w owady i potem są jakby owadami, a potem są ludźmi, a potem są owadami i to jest takie bardzo surrealistyczne. I opowiada jakby o pokłosiu Związku Radzieckiego, na przykładzie takiego jakby zupełnie odizolowanego, zawieszonego w przestrzeni ośrodka wypoczynkowego nad morzem, takiego trochę, który można kojarzyć u nas, nie wiem, ze Stegny, Jastarni albo coś takiego z lat 90. albo 80. I jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. No ogólnie Iga Szacuneczek, czy też Wiktora Pielewina. To jest Pielewin? Okej, okay, dobra. Bardzo, to jest bardzo znany rosyjski pisarz, tak. Mega tak. Ja w ogóle wzięłam tę książkę zupełnie przez przypadek i przeczytałam jej blitz z tyłu. I byłam like, wow, totalnie chcę się dowiedzieć więcej, więc przeczytałam ją i już bardzo, bardzo polecam. To jak mało książek, bo ja sobie oceniam książki na Goodreads zawsze, żeby pamiętać, czy mi się podobały po jakimś czasie i czasami jakąś notatkę tam sobie robię, to jej dałam 5/5 w ogóle tak z miejsca. Po czym wzięłam książkę Olivera Sacksa, to jest ten neurobiolog? Jak się nazywa? Neurolog, o tak. Neurolog, który pisze książki takie bardzo humanistycznie, łatwe, napisane dla ludzi, którzy się interesują w ogóle jakimikolwiek aspektami ludzkiego mózgu i postrzegania rzeczywistości jakby. I czytałam jego wcześniej Mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem, o różnych demencjach i tam Alzheimerze and whatnot. Teraz czytam o halucynacjach. Uważam, że ta książka o halucynacjach jest dużo gorsza, ale wciąż bardzo, bardzo fajnie się ją czyta. Przeczytałam już prawie całą, bo tak bardzo mocno chciałam grać teraz, to bardzo siedziałam, czytałam książkę na kanapie, w ogóle włączałam konsolę, dałam tam na rest mode, brałam tą książkę i ją czytałam tylko po to, żeby nie musieć grać dalej. I
czyta mi się ją bardzo fajnie, natomiast nie jest to książka, której jakoś super serdecznie polecam. Mam zamiar przeczytać wszystkie jego książki w którymś momencie mojego życia, ale mam teraz kilka innych książek, które jak ci się ten Pielewin tak podoba, to przeczytaj jego Generację P. To jest w ogóle najbardziej Generacja znana jego książka. Generacja P, tak. Jak policja? Jak Pepsi chyba. Tak mi się wydaje, że to jest od Pepsi. Okej. To jest w ogóle najbardziej znana jego książka. To ludzie, którzy się randomowo zmieniają w owady, bo to jest fenomenalne po prostu. Wiesz co, ja ją czytałem z 15 lat temu i bardzo kiepsko ją pamiętam, ale wiem tyle o Pielewinie, że on napisał tą książkę i to było takie, wiesz, wielkie otwarcie jego kariery na świat w ogóle, co nie? Okej. Dobra, zapamiętałam, dziękuję. Ja obejrzałem serial na Netflixie. W głębi lasu, serial się nazywa. To jest ten polski serial. No właśnie, to jest polski serial za Netflixowe pieniądze, a do tego zrobiony jest to ekranizacja powieści Harlana Cobena, więc taki polsko-amerykański, nie? Ale jakby cały kręcony w Polsce, grany przez Polaków i kręcony przez polskiego reżysera i tak dalej, więc bardziej polski. Jest to mocno zły serial, ale to jest taki przypadek takiego, jak są twory 7 na 10, które są ogólnie dobre, ale mają jakieś wady, to jest taki serial 4 na 10, który jest ogólnie kiepski, ale ma jakieś zalety. I te zalety skłaniały mnie do tego, żeby oglądać go dalej, zwłaszcza, że on jest krótki, to jest 6 odcinków tylko, nie? I to jest zamknięta historia i ona się tam kończy i jakby... Raczej już nie będzie ciągu dalszego, mam nadzieję przynajmniej, że nie będzie ciągu dalszego. To jest historia takiego tajemniczego morderstwa, do którego dochodzi na kolonii w 93 albo w 94 roku, jakoś tuż pod koniec ery grunge'u. Wiemy, że to jest era grunge'u, ponieważ dzieciaki noszą koszulki z napisem Seattle, a później się okazuje, że Seattle to jest jakiś zespół Seattle, nie? Ponieważ chyba nie mieli praw wykorzystywać marki Nirvana albo coś takiego. Nie? I tak, jest to dosyć takie smutne. Wow, że... ale to takie w ogóle tam grunge band, nie? Mogłoby tak być w ogóle. Dokładnie, dokładnie. Tak jak w BoJacku były takie przerywniki, jak oni sobie podśpiewywali takie random grunge song from the 90s. I jakby w tym 93 czy 94 roku na obozie takim zupełnie, na takiej kolonii zupełnie, dochodzi do jakiegoś tajemniczego morderstwa. Cztery osoby wchodzą do lasu, cztery nastolatki wchodzą do lasu, nikt z nich nie wychodzi, a później policja znajduje dwa ciała, a pozostała dwójka jakby zaginęła i przez 25 lat nie wiadomo, co się z nimi wydarzyło. I później i akcja skacze 25 lat później, jakby te dwa wątki się rozgrywają równolegle, co nie? I akcja skacze 25 lat później. Brat jednej z tych osób, która zaginęła, jednej z dziewczyn, która zaginęła, jest teraz prokuratorem i no jakby odnajdywane jest ciało tej drugiej osoby, która zaginęła, chłopaka, bo tam zaginęło chłopak i dziewczyna i ten brat jakby jest bratem tej dziewczyny, a ciało tego chłopaka zostaje odnalezione. No i jakby oczywiście to skłania wszystkich do grzebania znowu w przyszłości i dowiedzenia się, co tam się wydarzyło i tak dalej, co jest o tyle śmieszne jakby, że mniej więcej ci bohaterowie wszyscy wiedzą, co tam się wydarzyło. Tylko to jest taki najgorszej wody scenariusz filmu sensacyjnego, tudzież kryminału, tudzież thrillera, gdzie bohaterowie wiedzą, co się wydarzyło, ale nie mówią o tym widzowi, jakby serial nie mówi o tym widzowi, ponieważ mamy jeszcze tam 6 godzin przed sobą akcji, więc powiemy ci na samym końcu, taki wielki reveal, na przykład, czy uważasz, że ta postać jest podejrzana? To podtrzymamy cię jeszcze w takim twoim podejrzeniu, że ona jest podejrzana, mimo że wszyscy bohaterowie wiedzą, że ona nie jest podejrzana, bo okazuje się, że te 25 lat temu oni już ją prześwietlili i coś tam o niej wiedzą, ale o tym powiemy się dopiero za 3 godziny. Jest to strasznie tanie i właśnie w ogóle jest to zaskakujące, że polski serial na podstawie Harlana Cobena, na podstawie powieści Harlana Cobena, to ten drugi aspekt, ta powieść Harlana Cobena, to jest autentycznie najgorsza jej część. To jest scenariusz tego serialu jest fatalny. Jest naprawdę w ogóle taki... On się w ogóle nie trzyma kupy, w ogóle nie wiadomo... W ogóle koniec końców nie wiadomo, kto kogo i po co zabił. Znaczy, ale wiadomo, no. Czy ja dobrze może nieuważnie oglądałeś, Tomku. Czy ja dobrze zrozumiałem, że ty mówisz, że jakby że on przeniósł to z książki, że to również w książce jest bardzo złe? Nie wiem. Nie wiem, czy to jest bezpośrednia adaptacja książki, czy to jest, wiesz, tak jeden do jednego. Nie czytałem tej książki, co nie? No ale jest to centralnie serial na podstawie książki Harlana Cobena. Harlan Coben jakby udzielił praw do tego, bo Harlan Coben podpisał jakoś w ogóle taką mega umowę z Netflixem na tam ekranizację kilkunastu swoich powieści, co nie? Bo Harlan Coben jest tam mega popularny i wiesz, i to jest tak... No...
bardzo lukratywny kontrakt, tak, dla obu stron się wydaje, nie? Że z jednej strony Netflix dostaje właśnie mega znanego autora z jego bardzo popularnymi kryminałami, a z drugiej strony Harlan Coben w końcu dostaje taką platformę, żeby te jego powieści zostały przeniesione na serialec, nie? No jeżeli te jego powieści wszystkie są, znaczy no nie wiem, nie wiem czy powieści, ale jeżeli te scenariusze wszystkie będą na takim poziomie, no to jest masakrat, nie? Jakby... Tam koniec końców się okazuje naprawdę autentycznie, że tam nie ma sprawy, co nie za bardzo chcę spoilować, bo tylko też właśnie to jest tak głupio się kończy ten serial, że ja nawet nie wiem, czy opowiedzenie w ogóle, co to mi z tego znowu był spoiler, co nie, bo tam się okazuje, że tam w ogóle przez przypadek wszystko się dzieje, że tam, no, coś tam się wydarzyło i... Czyli nie ma żadnego mordercy z jeziora, czego się spodziewałam, jestem zawiedziona. Nie ma żadnego mordercy z jeziora. A czy ta kolonia jest nad jeziorem? Tak, oczywiście, że jest nad jeziorem. Czy były inne kolonie w Polsce w latach 90. Iga, niż takie w lesie nad jeziorem? Ja bym chciała powiedzieć, że moja mama oglądała ten serial, bo moja mama jest bardzo nowa w Netflixie, się teraz wszystko podoba. I ona o tym serialu potrafiła powiedzieć tam tyle, że jej się bardzo podobał fakt, że była muzyka z jej młodości. Tak. I tam klimat, fryzury i takie inne rzeczy, i że bardzo jej się to podobało. To jest spoko nawet, że jest właśnie polska muzyka z lat 90. i ona poszła gdzieś tam w świat, i tam jakiś Hej i Manam i tak dalej. Co nie, jak poszły świat, ale i nawet są spoko aktorzy ci nastoletni, ale z drugiej strony to jest takie podejście do lat 90. totalnie takie fetyszyzujące te lata 90. Nie takie, że wszyscy byli piękni, wszystko było wspaniałe, wszystko było takie vintage, co nie, takie retro, ta orężada, te koszulki, ta muzyka, wszystkie te dzieciaki były takie piękne, świadome, jakby wiesz, takie wszystko jest przesuwane. Bez telefonów komórkowych to jest też ważne. Tak. W ogóle nie wiem, jak to widzowie za granicą, ale ja na przykład pamiętam lata 90., pamiętam już 94 rok, no i to nie wyglądało tak w Polsce, nie? Jakby to, no w ogóle nigdy tak nie wyglądają, nigdy czasy te nie są takie wyidealizowane, jak później się idealizuje, nie? Więc to jest trochę taka pocztówka za 90. Do szkoły w 94, dopiero teraz tak sobie myślę o tym, no to nie pamiętam za wiele. Nie pamiętasz? Ja już trochę pamiętam. Ja też tam... Znaczy, wiesz, ile miałem? 9-10 lat, no. No, zupełnie na przykład nie pamiętam tego, żeby Oranżada była a big thing. No właśnie, właśnie już nie była Oranżada a big thing, no. Tylko że jakby Oranżada w Polsce kojarzy się z taką vintage przeszłością, więc w tym serialu jest big thing, co nie? Ale totalnie w latach 90. my już piliśmy Pepsi i Cole i nawet były te takie śliczne butelki takie. Co więcej, to 94-95 mi się raczej właśnie kojarzy takim okresem obrażenia się na wszystko, co było wcześniej w Polsce popularne, bo już galopujący koń kapitalizmu tam, wiesz, mocno wsiadł, więc już siedzieliśmy i wszystko było zagraniczne. Ale na co wsiadł galopujący koń kapitalizmu? Koń kapitalizmu. Na konia? Tak. No ale nie, to jest dobra metafora, że galopujący koń kapitalizmu wsiadł na tego polskiego obywatela, na tego zwykłego człowieka i zajeździł go na śmierć, no. Bo tak działa kapitalizm. I człowiek wosił konia, tak? Tak. A nie koń. I dzisiaj bo jest zamiast kapitalizm... No, ale koń cały czas był galopujący, cały czas... Bo zamiast kapitalizm nieść nas wspólnie ku lepszej przyszłości, to my niesiemy tylko... Kapitalizm, no. Wybranych kapitalizm na własnych barkach tego konia. Okej, akceptuję tą metaforę. No. Ale jest to tak, taki serial, który jest jakby tak głęboko zanurzony w schematach fabularnych i w schematach takich tworzenia postaci, budowania zwrotów akcji i tak dalej, że to jest aż komiczne. Na przykład jest taki wątek, to nie będzie spoiler, bo to jest z samego początku serialu, jest taki wątek, że właśnie jak odnajdują ciało tego człowieka, no to wzywają od tego Artura, to wzywają głównego bohatera, nie pamiętam, jak on się teraz nazywa, Paweł. Wzywają tego Pawła. I każą mu go zidentyfikować, bo oni na początku nie wiedzą. Mówią, panie prokuratorze, my tutaj policjanci, znaleźliśmy człowieka z pana zdjęciami, co nie, jakby w kieszeniach, co nie, czy podejrzewamy, że może go pan znać w związku z tym, czy może go pan zidentyfikować. I na początku Paweł mówi, nie znam tego człowieka, ale później myśli, kurde, 25 lat temu, Artur zaginął, co nie, przychodzi, to jest Artur, co nie, a teraz policja jest tak na początku, nie znasz go, to podejrzane, a później, znasz go, to podejrzane. I dwa odcinki później on, jest taka sytuacja, kiedy ten Paweł, jakby policja mu nie wierzy, że on go zna, co nie? I ten Paweł trafia do mieszkania tego Artura, co nie? I tam go policja... Co robisz? Dlaczego? Dlaczego tutaj, próbujesz się dowiedzieć czegoś o tej śmierci? Mówiłeś, że go nie znasz.
No tak, ale chwilę później powiedziałem, że go znam, a wy mi nie uwierzyliście, więc jakby się zająłem tą sprawą, no jestem prokuratorem przy okazji, tak, wiecie, tak by jest cały taki klimat podejrzliwości i zagrożenia zbudowany zupełnie w oderwaniu od fabuły, tylko po to, żeby budować taki klimat, bo taki serial powinien mieć taki klimat, co nie? Tak, więc... I mówisz, że to nie idzie ku jakiemuś mądremu zakończeniu. Idzie ku absolutnie debilne. To w ogóle to podstawowe morderstwo, nie ma tam ani motywu, ani nie jest wyjaśnione, dlaczego do niego doszło i co więcej, nie ma sensu, że dlaczego do niego doszło. To podstawowe morderstwo, czyli tego Artura jakby, które zostaje odnalezione w pierwszym odcinku. A to w przeszłości, jak się okazuje, co się stało, to tam po pierwsze okazuje się, że całkiem dobrze już w przeszłości się zakończył ten wątek. Jakby ta wielka tragedia, która jest tam wpisywana, jest nie do końca sensowna. Nie do końca sensowne jest to, że ci ludzie w ogóle przeżywają tę tragedię. A po drugie to, że przez 25 lat my nie wiemy, co się wydarzyło, to jest tylko na mocy scenariusza jakby. Literalnie przez 25 lat było milion takich wynalazków dziwnych przyszło do nas, które pozwalały jakby wyjaśnić całą tą sytuację. Nie, na przykład, gdyby niektórzy z bohaterów przez 25 lat odkryli, że istnieje internet i przez internet można się w miarę anonimowo porozumiewać i napisać na przykład do swoich bliskich, że słuchaj, wtedy wydarzyło się to i to, to nie byłoby w ogóle tego serialu. No. To tak, to... nie polecam. Nie polecam. Nie polecam. Aczkolwiek, tak jak mówię, to jest takie 4 na 10, są w nim ciekawe elementy, jakby ten taki, cała taka wizja tej polskiej przyszłości takiej vintage'owej, co nie, całe takie, ta ścieżka dźwiękowa, aktorzy są nie najgorsi, dialogów oczywiście nie można zrozumieć, więc jest to kolejny polski serial, który oglądam z napisami, ale jakby jest to taki 4 na 10, które w jakiś sposób czymś tam mi zachęciło, obejrzeliśmy do końca z Iwoną i... No jakoś tam nas wciągnęło, skoro jednak te 6 odcinków zrobiliśmy, co nie całe. Więc nie jest to tak, że totalnie nie polecam. Jakbyście naprawdę nie mieli nic lepszego w swoim życiu do obejrzenia, to od biedy. A powiedziałbyś The Last of Us 2 po tym, kiedy już grałeś 3 godziny, to chcesz grać dalej, czy ten serial? Nie, The Last of Us 2. Ja w ogóle, wiesz, mamy tą dyskusję od wielu lat, co nie, że ja się dużo bardziej wciągam w klimat, w gameplay The Last of Us 2, nie? Mi się podoba, jak bardzo te sytuacje, ci bohaterowie wszyscy, jak to wszystko reaguje na twoje poczynania w trakcie, jak to się płynnie zmienia się, stan zagrożenia, ukrywanie się, tam strzelanie i tak dalej, więc... Ty w ogóle że samo granie ci się podobało, tak, i ci się tak, dobrze dokładnie grało. Ja ostatnio zrobiłam jeden dobry patent i byłam z siebie, tak po prostu nawet nie wierzyłam, że to wyszło, bo zwykle jest tak, że ja wszystkich tam morduję w pień i potem zbieram wszystko i wychodzę do wyjścia i tam nawet się nie staram skradać, a ostatnio mi się już tak nie chciało i było takie, jest takie pole z kontenerowcami, gdzie musisz dojść na samym końcu do drzwi od garażu i zwykle jest tak, że jak już dojdziesz tam, to żeby zbudować taką właśnie sytuację zagrożenia i taki wzrost napięcia, to trzeba przytrzymać jakiś klawisz na przykład i dopiero te drzwi się otwierają i dopiero wchodzisz do środka, że jest tak, taki jeszcze moment. Tak, że jeszcze jest jakiś czas, jakby kiedy ty możesz zostać zauważony, co nie na sam koniec. Tak, jest taki moment, że oni cię jeszcze mogą zauważyć i wtedy jeszcze dojść do jakiegoś konfliktu. I ja tak się spojrzałam, że ja tam będę musiała przejść, a to jest jakby mapa, którą kilka razy tam robisz i stwierdziłam, Jezus Maria, jak mi się nie chce. I wzięłam po prostu pierwszą lepszą cegłę, która leżała mi przy nogach, jak ten, rzuciłam w losowe miejsce, tak. I po prostu przeszłam z tego punktu A do punktu B do tych drzwi, wcisnęłam tam trójkąt, żeby się otwierały, otworzyły się i weszłam. I to potrwało, nie wiem, z 10 sekund, nie? I tam first try po prostu i tak siedzę i można. No, ja właśnie lubię te The Last of Us. I jedynka też moim zdaniem to robiła i teraz dwójka to robi jeszcze lepiej. On jest taki bardzo organiczny, że bardzo jest, po pierwsze jest mega realistyczny, że te sytuacje zagrożenia tak możesz w takim... nie wiem, jak to nazwać, w taki improwizujący sposób, jakby taką improwizacją rozwiązać. Tak? Coś, co wydawałoby się, że nie ma szans, że nie ma sensu, że gra tego nie przewidziała i tak dalej, nagle się okazuje, że przewidziała. Że możesz właśnie kogoś tam walnąć cegłówką, możesz jakąś odwrócić kurde uwagę wszystkich przeciwników, podpalając jednego z nich, co nie, możesz się tam przekraść gdzieś. Wszyscy się wtedy tym interesują, to jest fakt. Wszyscy idą i patrzą, ten człowiek płonie. Popatrz, on płonie teraz. Więc ja bym zdecydowanie wolał grać w The Last of Us 2 niż oglądać W głębi lasu. Dobra, to jest wystarczająco mówiące dla mnie, że tak powiem.
No, więc przechodząc do tematów, Devolver miał swoją premierę, znaczy nie premierę, miał swoją konferencję, która w czasach koronawirusa oczywiście nie odbyła się naprawdę, ale to nie problem, ponieważ konferencje Devolvera w ogóle się nie odbywały do tej pory. I tak, i teraz ta konferencja odbyła się w dwójnasób, że raz, że był Devolver Direct, czyli taki jakby Nintendo Direct, tylko pokazujący Devolvera, przy pomocy tej narracji, którą oni budują od 3 czy 4 lat już na temat szalonej... Nina Staders. Co? Jak ona się nazywa? Nina Staders, tak. Ona się nazywa? Szalonej jakiejś Niny, która tam no, przedziwne przygody ona przeżywa i mega krwawe i mega dziwne poczucie humoru. No w pewnym momencie się zamieniła w Robocopa już tak, chyba, nie? Tam tak. Było takie... No. I to było... obejrzenie tej konferencji to był jeden sposób, jak się dowiedzieć, co zamierza wydać Devolver. A drugie to był Devolverland Expo, czyli gierka zrobiona przez Flying Wild Hogs, polskie studio, taka mini gierka. Hog chyba. Hog? Jeden hog. Jeden hog jest. Tak. No dobra, no to Flying Wild Hog. Ale mówimy o nich w branży hogi, więc... Tak. Oni też tak o sobie mówią, co jest dziwne. No. Ogarnijcie hogi swoje gówno i zdecydujcie, czy jest was jeden, czy więcej. Tak. Tak. I to jest taka minigierka FPS o tym, że się wkradasz się do na tereny targów i tam latają takie drony, które próbują cię namierzyć, a ty masz pistolet taki na strzałeczki, takie... Nie wiem, z czego one są, z tropianą, czy z czegoś takiego są te strzałeczki w takich pistolecikach zabawkowych? Ale nerfy w sensie? No, z gąbki tak, takie. Z gąbki, o, no właśnie. Mhm. I możesz strzelać do tych dronów, a jednocześnie oczywiście wchodząc coraz głębiej na ten teren targów, to poznajesz kolejne zapowiedzi Devolvera i oglądasz sobie trailery i na końcu jest walka z bossem. Tak, Dominik? Nie, nic nie chciałem. Tak się zbliżyłeś do mikrofonu znacząco, ty. Chciał cię lepiej słyszeć. Wykonałeś ruch taki. Nie, no, ja muszę powiedzieć ze swojej strony, że jestem już trochę zmęczony strategiami marketingowymi Devolvera. Że zarówno ten Devolver Direct i ta fabuła, to trwało 34 minuty, i ta fabułka, którą tam jest opowiadana, i to robienie sobie jaj i tak dalej, to mnie mega wymęczyło i zacząłem przewijać i jakby nie obejrzałem tego całego, nie mam pojęcia, gdzie teraz, co się stanie z Niną w następnym odcinku, jakby na jakim etapie teraz jesteśmy i tak dalej. A z drugiej strony ta gierka Hogów, czy Hoga, zależy, kto tam ją robił, czy ile hogów ją robiło. Ona jest nudna i irytująca, niestety. Nie chciałbym tutaj nikomu zrobić przykrości, jeżeli nas słuchacie, ale przykro mi, taka jest ta gierka po prostu. Ona jest strasznie powolny, jest tam gameplay, strasznie jest taki podstawowy, po prostu strzelasz z tego nerfgana do jakichś dronów. Za każdym razem, jak te drony cię zobaczą, to automatycznie wczytujesz save'a. Są takie momenty zręcznościowe, jak się musisz na przykład przekradać pod laserami i tak dalej, i one działają dosyć kiepsko. I też są bardziej irytujące niż fajne gameplayowo, a koniec końców tak naprawdę tylko walka z bossem ostatnim jest po prostu zajebiście trudna, taka zajebiście, tam trwa z 5 minut, trzeba do niego po prostu strzelać, żeby cokolwiek mu się, znaczy żeby on przegrał ten boss, żeby go pokonać, i to nie jest dobry gameplay, to jest po prostu tak kurde ciężka praca, to nie? Tam 5 minut się źle bawię po to, żeby tak, a jeszcze się okazuje, że na końcu nie ma żadnego, nie wiem, jakiegoś ostatniego reveala, nic takiego, tylko jest zakończenie tej gierki po prostu, nie? A czy przynajmniej dziękują ci za granie? Nie pamiętam, żeby mi ktoś dziękował za granie. Jezus, a tak, to jest najgorsze. Miało być prawo w ogóle. A tak naprawdę wszystko w konstytucji. Wszystko to chodzi o to tylko, żeby i tak zobaczyć te trailery, co nie? I cały ten Devolver Digital jest tylko po to zbudowany i cała ta gierka jest tylko po to zbudowana, że po prostu wchodzisz do kolejnej tam budki i odpala ci się trailer, on się od razu na cały ekran się rozszerza, co nie? Gra pauzuje pod tym ekranem i no nie wiem, no takie... Nie bawiłem się dobrze jakby. To nie jest tak, że sobie pomyślałem, że grając sobie pomyślałem, ale w ogóle zajebisty marketingowy pomysł, że super, że tak mnie wciągają, immersje i tak dalej, tylko raczej miałem... Czy ja mogę zobaczyć te trailery bez grania w to, czy ja muszę tracić na to czas, czy po co mi to i na co, i tak. Ale z gier, które zapowiedzieli, to jest głównie odświeżane niestety zapowiedzi, bo i zapowiedzieli po raz kolejny Weird West, nie pokazali niestety nic jakiegoś interesującego w tym gameplayu.
I zapowiedzieli Serious Sama 4 i zapowiedzieli Shadow Warriora 3. Pokazali im... To ma fajny trailer. Shadow Warrior 3 ma fajny trailer, tylko że to jest trailer takiej gry, w którym totalnie ja nie zagram. Nie, jakby to... Nie jestem targetem. Ja nie za bardzo lubię tą grę, ale akurat w tą część, nie wiem co, czy podkręcenie tej grafiki takie od All the Way Up to 11, czy ta gory po prostu animacja, ale tak usiadłem i pomyślałem, to są może takie Borderlandsy, które bym teraz to nawet wygląda interesująco, właśnie z Borderlandsami się skojarzyło, mi się dużo bardziej skojarzyło i z Bulletstormem. No właśnie, tak, że taki skillowa strzelanka, gdzie tam fajne rzeczy możesz robić i fajne numery odwalać, nie? No być może, ale ja nigdy nie byłem fanem tej serii. Nie grałem nawet z tego czterego Shadow Warriora i w dwójkę pograłem chwilę i jakoś mnie nie wciągnęła, więc wątpię, żebym pograł w trójkę, nie? Serious Sam wygląda tak, jak Serious Sam wygląda od zawsze i to po prostu będzie czwarta część tego Serious Sama. Weird West, no wygląda dosyć... Ale nie będzie biegających potworów z cyskami na wierzchu. To jest kolejna rzecz, która cywilizacja śmierci nam odebrała i feminazistko i go. Kiedy to się skończy? Jak wszyscy umrzemy, my biali mężczyźni. Nie wiem, moim zdaniem można by było zrobić potwory biegające ze skami na wierzchu i po prostu powiedzieć, że to jest ikonograficzne przedstawienie świętej Agnieszki. Okej. Okay. Która to przedstawiana jest z gołymi piersiami na tacy, by the way. Zapowiedziano taką gierkę Olia, która jest pikselową... z ręcznościówką, z systemem walki, która ma zrewolucjonizować sposób poruszania się po planszy podobno, bo tam jakieś przenoszenie się, jakieś przyciąganie no, rzeczy wow, i tak dalej. To jest, wiesz, ta gra zrewolucjonizuje double jump. Tak. Wygląda to totalnie tak, jak się spodziewacie po pikselowej zręcznościówce. Pokazali Kariona, pokazali kilka nowych i tutaj Dominik, mam dla ciebie interesującą wiadomość, ponieważ wiem, że żadnego faka nie dajesz za Kariona. Będzie w Game Passie. Nie. O, spoko. Trochę więcej faków dawanych ja od teraz. Ja czekam na Kariona jak zła ta gra, to będzie po prostu ponowne przyjście jakiegokolwiek pomniejszego mesjasza. Wychodzi już zaraz. Swoją drogą taka szybka dygresja, taka historia, która mnie trochę rozbawiła, jako taka absurdalna. Że poszła plotka, że Microsoft ma tam, no Microsoft niedługo ma jakiś event swój też, w sierpniu chyba, gdzie ma pokazać gry i powiedzieć o Xboxie nowym. No i oni powiedzieli, że będą mieli bardzo dużą premierę, taką z pierwszej ligi premierę gry z zewnętrznego producenta w Game Passie. No i poszła plotka, jakiś analityk powiedział, że najprawdopodobniej będzie to Cyberpunk 2077 i że to jest ten wielki news. I tam nie minęły dwa dni i CD Projekt oficjalnie zdementował i powiedział, że nie, Cyberpunk 2077 nie będzie na premierę w Game Passie. Co no wydaje mi się już takim naprawdę, już takim... Ale 30 milionów oni muszą sprzedać Dominik. No właśnie, pod koniec roku to będzie wszędzie w ogóle, już będą się do ryżu dodawali Cyberpunka, żeby tylko 30 banik zeszło. Nie wiem, czy pamiętacie, Spotify tak miało, że wszystko, co kupiłeś, to miało kod Spotify na miesiąc. Tak. I jeszcze Endomondo. Endomondo to miałeś właśnie w szamponie, w jakichś gazetach, tam typu tam te tydzień, czyli po prostu wszędzie się dodawali. To tak będą kody Cyberpunk 2077. No więc Carrion wychodzi 23 lipca, czyli że już zaraz. Ten materiał wyglądał nawet interesująco, bo tam pokazali kilka nowych mechanik grania, na przykład przejmowanie władzy nad ludźmi, możliwość jakby poruszania się tymi ludźmi i strzelania tam do innych ludzików i tak dalej. Ja czekam na tą grę, bo ograłem to demo ze 3 razy, przyszedłem je, tylko bardzo bym chciał, żeby oni w międzyczasie, od kiedy to demo wyszło, dopracowali trochę sterowanie, bo ono było strasznie chaotyczne, tak nie do końca kojarzyłem, co w tym momencie się wydarzy z moją postacią, jakby w którym kierunku to zmierza i tak dalej. Co z jednej strony jest spoko, bo to jest taki nieprzewidywalny potwór, ale z drugiej strony jednak bywało irytujące, bo autentycznie czasem nie wiedziałem, co się dzieje po prostu i dlaczego to się dzieje. Ale musisz przyznać, że w tym demie też genialnie było pokazane to, że ty jesteś kawałkiem mięsa, tak. Bo jego tarcie o ten, jak się poruszał, to centralnie wiedziałeś, że jesteś po prostu takim obciekającym czymś w ogóle, kawałkiem mięsiwa, które się porusza teraz tam przez rury na przykład. Super to jest. Ale tak, właśnie ta gra ma bardzo dobry, to jest wyrażenie, które nam kiedyś Michał Owsianko sprzedał, feedback haptyczny. Jakby, że bardzo czuję, że jesteś tym kawałem mięsa, tylko nie do końca wiesz, co ten kawał mięsa zrobi. Jakby, tak, to mnie wkurza trochę. Więc mam nadzieję, że poprawili to. Wyjdzie również Blight,
Bound, taka giereczka koopowa, która wygląda totalnie jak poważne Castle Crashers, że tam masz trzy postacie, to jest trzy klasy postaci, chodzicie 2D co nie i po prostu napieprzacie się z wrogami, tylko bez żartów z Castle Crashers, tylko na poważnie. I wyjdzie jeszcze Fall Guys 4 sierpnia, co jest w ogóle najciekawszą z tych zapowiedzi. To wygląda super fajnie. To wygląda, tak nie wiem czy kojarzycie, tak, znaczy na pewno kojarzycie, są takie zawody... Takeshi Tower w Japonii. Tak, ludzi biegających przez tor przeszkód i dostających różnymi takimi pluszowymi przeszkodami po drodze, jakimiś takimi kulami, toczącymi się, jakimiś takimi takie obracającymi się, tak, są no właśnie, tam, zapadniami tak. I tak dalej. No. No i to jest dokładnie taka gra, że może grać na raz 60 graczy i po prostu biegnie taka chmara 60 takich pluszowych ludzików, którzy dostają pluszowymi przeszkodami i muszą pokonać trasę do końca, nie? I no i tak, to wygląda. Ten, który będzie pierwszy, wygra jakby, no. Tak, to wygląda na mega zabawną grę, przynajmniej przez pierwszy tydzień, dopóki się, kurde, jacyś psychopaci w internecie nie wyspecjalizują w tej grze i nie będą wygrywać tak wszystkiego po prostu. I wtedy to już nie będzie zabawne. Ale tak, no ja jestem trochę rozczarowany, że jest strasznie dużo gier, o których już dokładnie wiedzieliśmy, jak będą wyglądały i jakby nic nowego się o nich nie dowiedzieliśmy, moim zdaniem. Ja naprawdę czekam na tego Wild West. Weird West. Weird West, przepraszam. I tam naprawdę na niego czekam, tylko właśnie oni od jakiegoś czasu pokazują po prostu tak, w kółko to samo, żeby po prostu mówić, że ta gra powstaje. Jakby fajnie, że się przypominacie, pokażcie coś. I co więcej, ta gra wygląda dosyć brzydko na tym etapie. Ja mam nadzieję, że ona będzie ładniejsza, że będą ładniejsze animacje, że graficznie będzie ciekawsza. Na tym etapie, ja to głównie dlatego się nią interesuję, bo ją robili ludzie od Dishonored, więc tam mają moje zaufanie, co nie? Ale no, popracujcie trochę na tym, moim zdaniem. Jeszcze. Może nie, może wiesz, nie ci ludzie, którzy robili grafikę w Dishonored robili. Może tak. No, więc tyle mam do powiedzenia na temat Devolver Digital. A, jeszcze ten, Dominik, twój człowiek wystąpił, człowiek Microsoft wystąpił. Nie pamiętam, jak się nazywa teraz szef Xboxa. Phil Spencer. Phil Spencer, tak, wystąpił. I wystąpił Geoff, jak się czyta? Geoff Keighley. Geoff Neely. Geoff Keighley. Geoff Keighley, o właśnie. Gówno. Geoff Keighley wystąpił, co uważam, że jest trochę ironiczne, że Geoff Keighley już ma taką, takim jest indie bossem, że występuje na konferencji Devolvera. Jakby, jak daleką drogę przeszedł od Dorito Guys, żeby występować na konferencji. Ale w ogóle jak myślisz o tej postaci, on ostatnio wydał coś takiego, jest za 35 zł na Steamie, gdzie opowiadał historię Valve. To jest w ogóle bardzo fajny projekt, który polecam. To jest taka interaktywna książka tak naprawdę, ale też trochę dokument, gdzie są filmy i taki bardzo długi artykuł. Słucham? Długie to jest? Na Steamie, czy tylko długie? Nie pamiętam, jak się nazywa, ale to... Na Steamie. Dwugie. Nie było słychać, Tomek. Ile trwa? Tak. Nie wiem, z 3 godziny? To nie jest taki dokument, że go puszczasz, tylko realnie czytasz. To jest takie, jakbyś miał, no mówię, interaktywną książkę, ona się przewija, masz tam też filmiki, tam różne rzeczy, minigierki są tam z Half-Life Alyx and shit, gdzie po prostu Neely, Keighley. Tak się czyta, no Keighley, tak się zawsze wszyscy tak mówią do niego. To nie jest tak, że to jest tak, jak ja bym teraz powiedziała, że moje się czyta smalińsko i tam nie możesz. No, no nie wiem. Anyway, ta postać tam właśnie występuje w roli no, dziennikarza jakby, tak, który to spisuje. Potem myślisz o tym, że on ma te swoje Video Game Awards i ma swoją własną statuetkę w tle tego, jak mówi, więc sobie sam dał statuetkę własną swoich własnych nagród. Potem się okazuje, że on jest w Devolverze i dla mnie ta postać jest już bardzo trudna do zdefiniowania jako jakakolwiek osoba poza takim spokesperson. Na zasadzie, że ja nie ufam rzeczom, nie ufałabym rzeczom, które on pisze, dlatego że on już za wiele palców macza w giereczkowych przedsięwzięciach, żeby go uważać za dobrego dziennikarza. Ale swoją drogą ja pisałem o tym dokumencie na Poligamie i nie oglądałem go, ale czytałem takie dosyć szczegółowe opracowanie przez IGN zrobione, tego co w nim jest. I tam są w ogóle ciekawe informacje, takie, które wcześniej nie były podawane, o 9 projektach, które Valve robiło i zarzuciło w ciągu tych lat i o tym, i są że... pokazane w ogóle też te tak, projekty. I o tym, że tam jakiś człowiek od nich w ogóle przyznaje, że ten ich pomysł na zarządzanie firmą, coś tak mówiło, zawsze to jest takie super, że tam nie ma struktury, nie ma szefów i każdy robi to, na co ma ochotę robić. I że on przyznał, że to nie był dobry pomysł ostatecznie i że to doprowadzało do tego, że po prostu nic nie było robione.
Ale bo... odeszli od tego, teraz oni na tak, organizowali. Tak, tak, że odeszli od tego, bo wszyscy doszli do wniosku wspólnie, że taki model, że każdy robi, co ma ochotę robić i jak się znudzi, to robi coś innego, powoduje, że nic nie jest kończone, bo ludzie się nudzą i zaczynają robić coś innego, jak się znudzą, nie? Więc teraz mówisz, że zmienili to i chcą robić gry z powrotem i mieć normalne... Wystarczyło zrobić to w przedszkolu, po prostu zobaczyć. Ale wiesz co, Iga, ja mam tak na przykład, że ja Jeffa Neely... Tak? Kili. Nie jest aż tak trudne, tak naprawdę. Ale widzisz, że jest. Jak sobie zobaczycie to nazwisko napisane i zastanowicie się nad nim chwilę, to ma sens, że to się tak wymawia, wbrew temu, co Iga. No ale właśnie mój największy problem jest to, że ja mam je jakoś trochę w pamięci napisane i w ogóle nie kojarzę tego, że z tą... Bo mi się ona kojarzy ze słowem knight. Jak, ale tam nie ma knight, tam jest K-E-I-G-H-L-E-Y. Kejgl. No to może powinniśmy to tak czytać. Kejgl. No ale angielski tak nie działa, no jakby... No niestety, no, nie wiem, tak. No... Niestety będziemy go kaleczyć, no przykro mi. A ja będę was poprawiał. Tak, a ty, Dominik, będziesz nas poprawiał. Ja go już w ogóle nie kojarzę jako dziennikarza. No to jest taki gadający ryj, no nie? Trochę. Moim zdaniem to trochę na plus, bo jak go kojarzyłem jako dziennikarza, to go kojarzyłem jako słabego, komercyjnego dziennikarza, który totalnie szedł na wszystkie takie deale marketingowe. A teraz go raczej kojarzę właśnie jako takiego, nie wiem, taką personę, gościa, który, kurde, rajcuje się grami i przedstawia jej jakieś takie stanty marketingowe, w ogóle bierze udział i organizuje jej. I okej, no tak dużo mniej mi przeszkadza w tej roli niż jako właśnie takiego niby dziennikarza. Rzecznik, w ogóle taki rzecznik gier. Tak, trochę tak, no trochę tak. To mi się bardziej ten, Major Nelson to jest ten. O Jezu, Dominik, jesteś potrzebny dzisiaj bardziej niż ever. Co, jak on się nazywa? Phil Spencer. Okej, Phil Spencer. Major Nelson to Larry Chryb swoją drogą. O, okej, dobra. No to nieźle mi wszystko idzie. Dobra, już przestaję po prostu mówić. No ale co z nim, no tak? Dobrze, że jesteś, Dominik. Ale właśnie, co z nim i z którym? O którym chciałaś powiedzieć? Phil Spencer to jest szef działu Xboxa. A Larry Chryb, czyli Major Nelson, to jest po prostu szef community, czy tam... No to właśnie on mi się kojarzy jako taka postać do ludzi bardzo mocno, taka... On to znaczy, taki który kochany z ryjek. Co? On to znaczy, który z tych dwóch, Iga? Właśnie. No, head of community, no. I czyli Major, tak? Tak. Okej. Dobra, ustaliliśmy to. Już wszystko jesteśmy... Tych ludzi jest za dużo i mają trudne nazwiska. Dobra, Dominik, tymczasem twój temat. Bungie, Activision, tymczasem... Go. Tymczasem pan z Bungie, którego nazwisko to Marty O'Donnell, wypowiedział się w dokumencie Hidden Xperia na YouTubie, udzielił wywiadu i w tym wywiadzie stwierdził, że jest chyba pierwszym, który to oficjalnie powie, znaczy oficjalnie, który to przyzna jako były pracownik Bungie, że ten deal marketingowy, bo oni się wykupili z Microsoftu w 2010 roku, czy tam mniej więcej, w tamtych okolicach i zyskali niezależność, no ale potrzebowali ciągle wydawcy i mówi, że chodzili po różnych wydawcach, wręcz mówi, że jednym z ich wydawców, którzy byli zainteresowani, był Microsoft i że byli bardzo blisko po wykupieniu się z Microsoftu podpisania deala z Microsoftem, ale ostatecznie to, co ich odstraszyło od wszystkich potencjalnych wydawców, było to, że wszyscy wydawcy chcieli mieć kontrolę nad marką Destiny, nad IP. A oni chcieli zachować to IP u siebie, żeby właśnie, jeżeli znowu przejdą czy do innego wydawcy, czy na swoje, że tak powiem, to że będzie to ciągle należeć do nich i że jedynym wydawcą, który się zgodził na to, żeby oni zachowali prawo do IP, było Activision, więc weszli w ten Godzilla z Activision i Marty O'Donnell mówi, że on od początku miał podejrzenia i przypuszczam, że inni też, że to nie jest dobry pomysł, no ale... To właśnie, że się zgodzili na to zachowanie praw, to ich przekonało, że żeby wejść w ten układ, ale no, był to błąd, mówi. I że współpraca z Activision była piekłem. I że wbrew temu, co obiecywali, próbowali mocno ingerować w to, jak ta gra będzie wyglądać i w to, jak będzie tworzona. I również w 2000, chwilkę, bo tutaj muszę sobie otworzyć
W 2014 roku wspomniany właśnie pan, ten, który udzielał tych wypowiedzi, został zwolniony. To jakby też chyba warto powiedzieć, bo być może jest to jakiś konflikt interesów, nie wiem. Ale został zwolniony przez Bungie bez podania powodu w 2014. Nie, przepraszam. Tak, ale jakby oficjalnie, że bez powodu został zwolniony, ale było to po tym, jak publicznie wypowiedział się, że Activision za bardzo ingeruje w proces powstawania gry i w 2015 roku wygrał proces przeciwko Bungie po tym, jak Bungie zmusiło go do pozbycia się wszystkich udziałów w firmie, jakie miał i no, sąd uznał, że to było nielegalne. Czyli on został dosyć nieprzyjemnie, nie wiem, czy może użyć takiego słowa, no, ale rozstał się w Bungie z bardzo dużą niezgodą, w bardzo dużej niezgodzie. I on twierdzi również, że to rozejście się Activision i Bungie, które nastąpiło, nie wiem, w zeszłym roku, które było przedstawione w mediach jako takie zgodne i na jakby ustalonych warunkach i takie z wspólnym poszanowaniem, że to wcale tak nie było i że był duży konflikt między nimi od dawna. Z tym, że no, O'Donnella wtedy już w Activision nie było, więc to też wydaje mi się... W Bungie, tak. Więc być może jest to z jego strony jakaś tam projekcja, być może... No ma tam też znajomych na pewno jeszcze, więc zapewne wie, co mówi, no. Ale no, czy ta informacja dziwi kogokolwiek? Jakby... Wiesz co, ale czy on tylko tak rzuca błotem w ciemno, czy on podaje jakieś konkretne przykłady? No właśnie, to co mnie zdziwiło, to że to jest takie raczej ogólnikowe. Że jedyne, co mówi, to że ingerowali w proces twórczy, ale nie podaje takich jakichś bardzo konkretnych, nie podaje nazwisk, nie podaje... Przypuszczam, że on ma ciągle jakieś bardzo surowe NDA i że już wygrał z nimi raz w sądzie, więc może... Tam się nie rzucą na niego drugi raz, ale no zapewne wiele więcej nawet nie może powiedzieć, nie? Ale tak. Smutno. Wiedziałam, że tak będzie. Tak mogę tak powiedzieć? Znaczy, no to jest tak, jak Dominik mówi, że chyba wszyscy jakby... Chyba nawet Bungie, co nie? I tak jak Dominik mówi, że tak. Idąc tam już się spodziewali, że nie będzie miło. I ku zaskoczeniu nikogo okazało się, że było niemiło. Tak. No i tak sobie właśnie myślę, że Blizzard jest po prostu idealnym dodatkiem do Activision. I to jest takie... Ja myślę, że na przykład tak gdybym miał tak sobie wróżyć z fusów, to na przykład to, że... No bo wydaje mi się, że Bungie zależało, żeby to był taki deal na zasadzie EA Partners albo Private Division, tych takich... pod oddziałów indie firm, które mają finansowanie na poziomie, powiedzmy, zbliżonym do projektów AAA, ale jednak są czymś niezależnym, są własnym bytem. A no, na przykład Activision, jak wszyscy wiemy, wciągnęło Destiny 2 w Blizzard Launchera, nie pamiętam czy jeden. Czyli jakby bardzo Activision usiadło na tej grze i bardzo chcieli, żeby, mimo że prawa do marki należały ciągle do Activision, to Activision tak bardzo silnie chciało zaznaczyć, że to jest nasza gra obok World of Warcraft, StarCrafta, League of Legends, też nie League of Legends. No obok Heroes of the Storm. Heroes of the Storm, Hearthstone'a. Do 3 razy sztuka, tak. Więc no, wydaje mi się, że to też mogło być takie dla wiesz, takie nosić znamiona takiej próby wrogiego przejęcia, nie? Takiego, że zaraz ktoś tu pójdzie do sądu i powie, że no niby macie prawa do marki, ale stan faktyczny jest taki, że to jest marka Activision nara, nie? I że... Ale wiesz co, w ogóle w całym tym dealu strasznie mnie dziwi, w ogóle, że to akurat Activision powiedział, wiecie co, dobrze, możecie zachować prawa do własnej marki, jakby to też, to już taki czerwona flaga, takie naprawdę, Activision, naprawdę. Znaczy, no wiesz, wydaje mi się, że oni szukali po prostu tak długo i jakby każdemu stawiali ten warunek i podejrzewam też, że Activision na początku powiedziało, że chcielibyśmy prawa do marki. Oni powiedzieli, no dobra, to pójdziemy gdzie indziej, co nie? I... Activision, czekajcie. Może nie chcemy praw do naszej marki? A może chcemy? Nie wiadomo, podpiszmy teraz umowę, zobaczymy, co z tego wyjdzie. A gdybyśmy nie chcieli praw do waszej marki? Tak pewnie wyglądają w ogóle negocjacje.
Na takim poziomie to się odbywa w ogóle. Wiesz co, w serialu, który obaj z Tomkiem oglądaliśmy, nie wiem czy ty, jak ten serial się nazywa, Tomek? Sukcesja. Tyle bogatów, sukcesja. Są pokazane takie negocjacje i one wyglądają tak albo jeszcze gorzej i od ludzi, którzy, znajomych, którzy w takich negocjacjach na takim poziomie, w takich firmach uczestniczyli lub byli ich świadkiem, mam takie, wiecie, anegdotyczne potwierdzenie, że tak jest w prawdziwym życiu, tak. To jest najlepiej w takim razie, bo ja sobie zawsze wyobrażam, że przychodzą tacy prawnicy, ale nie wiem czemu kojarzą mi się bardzo z agentami FBI, to sobie wiecie, w garniturach, czarne okulary, nic nie mówią, mają po prostu walizkę pełną pieniędzy, przesuwają ją na stole, gdzie inni tacy sami przesuwają drugą walizkę z umową i to jest tyle, nie? Nie, wiesz co, wydaje mi się, że takie negocjacje właśnie wyglądają tak, jak mówi Dominik, a dopiero później wchodzą działy prawne i próbują tak. Na podstawie tych różnych dziwnych takich, wiesz, zagrywek, co nie... napisać coś sensownego, że okej. Ja bym tutaj... sobie na pewno życzyła na przykład tam poza jakimiś tam prawami do własnej marki, żeby mi na przykład codziennie ktoś przynosił frytki. Chuj, niech to będzie w umowie. Załatw się to. Totalnie Iga, po prostu zakładaj własną firmę, a idź do Activision. Ja pod koniec 2025 roku kupuję Electronic Arts. To jest mój cel. Mam nadzieję, że go dosiągnę. Wpłacać na Patronite'a. Mam wielkie plany co do Jeżeli chcesz kupić Electronic Arts za pieniądze z Patronite'a, to mam złą wiadomość dla ciebie, Iga. Ty już kupujesz, tak? W każdym razie mam duże, wielkie plany, no. Activision Blizzard nie chce, bo trochę się brzydzę. Nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Również wielkie plany ma Amazon, Iga. Oj, czy on ma wielkie... Amazon chce zrobić i teraz tak, serial na podstawie kultowej serii Bethesdy. / Fallouta. Ma wielkie plany, których pokazał tak naprawdę... To nawet nie jest trailer. To nawet nie jest tak... To jest taki teaser. To jest taki teaser, dosłownie definicja teasera, powiedzmy. Gdzie jest kawałek muzyki, którą można kojarzyć wam się z Falloutem. Potem jest znaczek Amazona, znaczek tej wytwórni, której totalnie nie pamiętam, a nie mam jak teraz otworzyć notatek, na K. Z którą Krzysztof. Podpisali umowy... Krzysztof, tak? Wytwórnia Krzysztof. Z którą podpisali, że będą robić... Kilter Films. Kilter Films. Będą teraz robić właśnie podobne rzeczy, bo to są też twórcy... Westworld? O tym chcesz powiedzieć? Właśnie. Świetnie jesteś przygotowana, Iga. Do tego... No bo chciałam powiedzieć Westwood Studios. Chciałam realnie powiedzieć Westwood Studios. Tak siedzę i co? Taki brain fart po prostu totalny. Którzy mają wyprodukować serial falloutowy? Czy to będzie serial o falloutie, w sensie o tym, co już było i tym, co przedstawiła Bethesda? Chociaż jako, że Bethesda ma prawa do całej marki, to być może to będzie coś... z wcześniej co było, coś innego, coś, co nie wiem, co jest na bazie Fallout 4, być może Fallout 3, powtórzę, nic nie wiadomo jakby, tak? Nie ma jeszcze scenarzysty, więc to jest taka sytuacja, jak mieliśmy ostatnio, w której mówiliśmy o tym, że mają postawić nowe seriale, ale skoro nic, jeszcze nikt nie wie na temat tego, to po prostu... powstał teaser. Ale z drugiej strony pod tym projektem się podpisują Lisa Joy i... jak Nolan, drugi Nolan się nazywa? Jonathan Nolan. Dobrze, jesteśmy przygotowani. Którzy oboje są razem tworzymy którzy oboje są scenarzystami, którzy oboje pisali scenariusze do części odcinków Westworld. Więc no przypuszczałbym, że jeżeli oni jakoś tam uczestniczą w produkcji, to przynajmniej część scenariuszy tak bym zgadywał, że napiszą oni, nie? Ale no to jest... Znaczy, to jest tak. Ja wierzę w fakt, że ten serial powstanie. Ale być może... Ale z drugiej strony być może Jonathan Nolan na tym etapie, nie wiem, jak Lisa Joy, to jest taka postać jak Chris Avellone. Czyli wiesz, użycza swojego nazwiska, żeby było na pudełku. I robi też inne rzeczy. No ale o tych innych rzeczach to nie o to mi chodzi, tylko o to, że wiecie, uczestniczy w projekcie w jakimś tam nieznanej roli, nie do końca określonej, ale tam współpracuje z nami i wiecie, można jego nazwisko w materiałach marketingowych umieścić i ludzie to uważają. A ta Lisa Joy też z czego jest znana? No właśnie, ja tylko ją z Westworld znam. Tak, aha. Tak, bo ona i Nolan to jest ich serial, nie? Więc to jest tak, ja wierzę w fakt, jakby serial o Falloutie, w sensie falloutowy serial pisze się sam,
masz cały ten świat, masz jakby wszystko stworzone, jeżeli chodzi o scenografię i wszystko, co możesz w to włożyć. Wystarczy napisać scenariusz 12 odcinków, z których 6 jest niepotrzebne. Wsadzić tam trochę strzelanin takich naprawdę dziko zachodowych, bo to o to chodzi też w Falloutie. I tyle. To jest naprawdę te... Bierzesz trochę z Mad Maxa, trochę z tego, co zrobiła Bethesda i masz serial. To jest po prostu proste do zrobienia. Czy ja na to czekam? Nie, ale na 100% obejrzę, jak wyjdzie. I jakby, czy to będzie długie w produkcji, jakieś tam mega trudne? Też sądzę, że nie. W sensie sądzę, że to jest ten... Wydaje mi się, że to nie będzie serial, który szybko powstanie, bo dokładnie ten sam team, czyli Lisa Joy i Jonathan Nolan, oni chyba mają w ogóle wspólną firmę producencką, będzie robił Peripheral, czyli serial na podstawie powieści Williama Gibsona. I też dla Amazona, co nie? Więc jeżeli robisz dwa wysokobudżetowe seriale science fiction, to raczej nie są projekty, które ciągniesz równocześnie, tak mi się wydaje, co nie? Chyba, że... Ale tak jak pomyślisz, chyba, że obie nie? będą na poziomie Westworlda. Fallout może być naprawdę... Nawet powiedzmy, że ograniczając się tylko do pierwszego sezonu, jeżeli to by miało być siedmiosezonowe coś, nie? To może być naprawdę serial bardzo małej skali, bo tam w Falloutie... Jak o tym pomyślisz, w Falloutie się mało co dzieje. No... Masz zniszczone miasto, Fallout albo pustynię. Fallout się trzymasz wielkiego robota, który idzie i niszczy w ogóle wszystko przed sobą. Rzeczywiście zapomniałam o tym, że Bethesda też zrobiła Fallouty. Rzeczywiście troszeczkę może być gorzej. Swoją drogą, ja miałem tylko myśl... Potrzebujesz lotnisk... Ja miałem tylko myśl, jak czytałem tego newsa. Znaczy, tu Iga lepiej powie na pewno niż ja, ale wydaje mi się, że Fallouty to są takie trochę amalgamaty różnych wizji, pomysłów. Jakie ładne słowo, ja pierdzielę. Jakby pomysłów wizualnych na... Dziękuję. Które już występowały w kinie. Że to jest bardzo taka... Tak, to jest bardzo czerpiąca pełnymi garściami z języka filmowego gra i z tego, jak taka problematyka była w kinie już przedstawiana. Więc to jest troszkę taki problem, jak rozmawialiśmy o grze Kojimy, na podstawie Kojimy, o filmie na podstawie Kojimy. Dzisiaj na podstawie gier Kojimy. Jestem dzisiaj, kurde, Dominik do trzech razy sztuka, kurde. Tam chodziło chyba o Metal Gear Solid, o ekranizację Metal Gear Solid, że jakby to jest takie trochę, kurde, taki trochę wąż zjadający własny ogon, że jak on się, Uroboros? Uroboros chyba, tak. Uroboros. Że jakby Kojima... Samego gry są pastiszem kina w pewnym sensie. I teraz ekranizowanie tego to jest jakaś taka w ogóle wolta, że ja nie wiem, czy to ma sens. I Fallout nie ma tego problemu aż tak bardzo, plus te pomysły wizualne jednak on czerpie bardziej chyba z takiego starszego kina, z lat, nie wiem, 50-tych, 60-tych. On czerpie z takiego retro-futuro tak ogólnie, więc a jeżeli chodzi o takie modne... inspiracje stricte, takie tropy, jakby się miał wyciągać, to pierwsze Fallouty to tam miało Monty Pythona i Star Treka na przykład bardzo tak, mocno. To prawda. Ale też wszystkie takie właśnie bardzo, bardzo wczesne, jakieś The Twilight Zone albo coś potem. Potem Bethesda nie odrobiła pracy domowej, bo oni nie potrafią robić gier, ani nie są w ogóle dobrymi ludźmi i wszyscy ludzie, którzy tam pracują, nie powinni tam pracować, oprócz id Software, które zostało przed nich wykupione. Zrobiło sobie Fallouta 3 i Fallouta 4, które były bardzo bezdusznymi dziełami z wielkimi robotami, które chyba im się wydawało, że tam będą pasować. I nawet nie to, że nie pasowały, bo te dzieła były totalnie bez kręgosłupa. Ale potem masz na przykład New Vegas, tak? Które moim zdaniem byłoby dużo, dużo trudniej nakręcić, dlatego że po prostu to jest bardziej konkretne dzieło z jakimś taką esencją faktu, że się trzyma kupy. A Fallout tak naprawdę mógłbyś nakręcić 6 odcinków, każdy o czymś innym. I każdy odbywający się w jednym zniszczonym pomieszczeniu i oparty trochę na dialogach, a trochę na strzelinie. I de facto tak by mógł wyglądać serial Fallouta. Wątpię, żeby on tak wyglądał. Jakby, przez Bethesdę. Musimy też założyć, że to będzie... musi być interesujący serial do oglądania, bo żeby ktoś go oglądał. Nie wystarczy tylko, że to będzie Fallout. To jeżeli... Więc myślę, że mam jak nadzieję, robisz... że ci ludzie, bo ci ludzie określili jak się wypowiadają na temat serialu, że marka Fallout, tam jakby Bethesdowa marka Fallout sprawiła, że poświęcili bardzo wiele godzin grając w te fantastyczne, fenomenalne, rewelacyjne i w ogóle najlepsze gry na świecie, zamiast spędzać czas z rodziną i przyjaciółmi. I że oni uważają, że oni trzeba przenieść te wszystkie fantastyczne rzeczy, które są w tych Falloutach, na ekran, więc tam nie będzie za dużo fajnych rzeczy do oglądania. No. Iggy hejt trwa w ogóle. Wiecznie żywy. Będziesz miała ja nadzieję, kolejne medium. Mam na nadzieję, że całość tej gry będzie oparta na Falloutie 76. Filmu.
A, to ja cię mogę poprawić. Filmu, przepraszam. Filmu. Albo na najlepszym. I to by było, jak teraz o tym myślę, najbardziej ciekawa rzecz. Jakby była oparta na najlepszym Falloutie Bethesda. Fallout Shelter. Fallout Shelter, który jest rewelacyjną grą i się by odbywało w ogóle w Wolcie. Mam wrażenie, że już nie słyszałem większość tego, co Iga mówi. Bo to się nie zmieni. Jesus Christ, the same and always. Dominiku, ale ja bym chciał jeszcze wykorzystać okazję, czy ty śledzisz, co się dzieje w Ubisoftie? Czy ty wiesz, co tam się dzieje? Ponieważ wczoraj Jason Schreier ogłosił, że Serge Heskoet, nie, no, na pewno krzywdzę jego nazwisko, Serge Heskot, czyli najbardziej potężny człowiek, jeżeli chodzi o kreatywność, o nadzór kreatywny nad grami Ubisoftu, że odchodzi z Ubisoftu i że z powodu oskarżeń, tutaj nie są wymienione dokładnie jakie oskarżenia, no ale jakiś tam... Ubisoft jest przerzedzany teraz, sito. Tak, i co więcej, że odchodzi Janis Malat, szef kanadyjskiego studia i odchodzi Cecily Cornet, która jest szefową HR-ów Ubisoftu. Więc tam się dzieje jakiś kurde... A wcześniej odszedł chyba tak główny, główny dyrektor tego nowego Assassina. Tak. I to trochę tam... Jak bardzo nowy Assassin's Creed wygląda jak Wiedźmin, go! Poprzednie dwa Assassiny wyglądały jak Wiedźmin, on wygląda jak poprzednie dwa Assassiny. Nie chcemy o tym rozmawiać, chcemy się rozmawiać o tym, że Ubisoft w ogóle niszczy sam siebie, ty? No, nie wiem, wiesz, no oni chyba właśnie przy okazji tego pana, którego nie pamiętam, Asmail chyba? Tak. Czy Ismail? Przy okazji tego pana powiedzieli, że podejmą kroki, żeby tam takie rzeczy się nie powtarzały i tam bla, bla, bla. No i być może to robią faktycznie, no, nie wiem. I pół Ubisoftu zaraz nie będzie, nice. Znaczy, no wiesz, byłoby miło, żeby ich nie było, skoro pół Ubisoftu. Pół Ubisoftu to brzmi kurwa jak małe państwo w ogóle. Ashraf Ismail. O mój Boże, ty masz rację. Jak? Ashraf Ismail. No to dobrze, pamiętałem nazwisko. Więc tak, no w ogóle jest to interesujące, może to trochę złe słowo, ale no ciekawe, co z tego wyjdzie. Bo to, z jednej strony to jest taka polityka, którą myślę, że wszyscy w ogóle wspieramy, że jak ktoś wyżywa się i jest jakby nie toksyczny w miejscu pracy, to powinny go spotkać konsekwencje, ale nie spodziewałem się, że firma tych rozmiarów może podjąć tak radykalne kroki. Raczej się spodziewałem zamiatania pod dywan albo jakieś grożenia paluszkiem i tak dalej, co nie? A tutaj naprawdę jest. Może już po prostu byli na etapie tego, że już nie mogli zarówno grozić, jak i zamiatać pod dywan. Mi się wydaje, że tak, że te oskarżenia już musiały być naprawdę takie poważne, że tam kurde... No naraz, nie? Po prostu żegnamy się z ludźmi. Tak, to też, wiesz, za tym też mogą iść jakieś sprawy sądowe, które po prostu są załatwiane polubownie i które nie są w widok jakby opinii społecznej dawane, więc być może na przykład to były warunki pewnych rzeczy i oni musieli tak zrobić. Jakby, ja bym bardzo chciała jest wierzyć bardzo w fakt, że to jest firma, która ma serce po dobrej stronie i rozum w ogóle tam człowieka dobrego, natomiast wierzę w fakt, że korporacje tak nie działają właśnie między innymi dlatego, że bardzo trudno się pozbywać takich asetów. Wow. A jak jeszcze tam wyleciała babka z Human Resources, ogóle, która była głową tego, to jest definitywnie jakiś problem po prostu, który... Babka, tak, jakieś czytałem a propos, nie pamiętam jakiejś sprawy... A propos WP! A propos tego, że pewien człowiek z WP, bardzo znany, który przyszedł tam z TVN-u i zna temat, też był oskarżany o budowanie toksycznej atmosfery pracy i został zdegradowany do CEO, do prezesa spółki córki. Autentycznie, WP człowiek został zdegradowany do prezesa spółki córki i tam też poleciała wtedy szefowa HR-ów. I czytałem taką ciekawą analizę, że najprawdopodobniej chodzi o to, że HR-y albo nie dostrzegły problemu, a to jest ich praca, albo, co gorzej, problemy były zgłaszane, a HR je wyciszały, co grozi całej firmie procesem za jakby dokładnie wyciszanie tak. odpowiedzialności. Właśnie nie? Najczęściej z takich powodów właśnie odchodzą ludzie z HR-u i jak to masz taką osobę typu... Ja myślę, że więcej ludzi z HR-u tam poszło, to jest po prostu, to jest ważne, że szefowa, tak? To znaczy, że tam działy się rzeczy właśnie już na drodze sądowej najprawdopodobniej gdzieś i trzeba było... Firma musiała już po prostu w tym momencie zareagować. No w każdym razie tak, z takiego graczowskiego punktu widzenia bardzo mnie interesuje, jak to wpłynie na grę. Czy osobowość... Nijak, będzie taka sama. No właśnie to zależy, czy osobowość tego dyrektora rzeczywiście jest na tyle znaczącym przy takim projekcie na kilkaset osób, znaczącym czynnikiem, żeby jego brak zmienił
Assassina, czy po prostu Assassin powstaje kolektywnie i tak trochę, wiesz... Może to jest tak, że co dwa lata po prostu ludzie się budzą przy komputerach i o, jest nowy Assassin, nie? Że po prostu tak siłą pędu już. Mają taki specjalny pokój w Ubisoftie, tam za takimi wielkimi stalowymi drzwiami, z takim jak taki safe w banku. I tam właśnie raz na dwa lata pojawia się po prostu płytka z nowym Assassinem. Nikt nie wie w firmie za bardzo skąd ona się pojawia, ale jakby nie mogą z tego nie skorzystać. Swoją drogą czekam na Far Cry'a 6, jestem gotowy na nowego Far Cry'a. Wow, radykalny. I teraz uwaga, teraz ja będę miał trudne nazwisko, chyba Giancarlo Esposito się on nazywa, jeżeli... Kalecze, no, tak mi się wydaje, że tak się czyta. Mamy dzisiaj... Jeżeli nas słuchasz, przepraszamy. Mamy dzisiaj tak odcinek trudnych nazwisk, czyli między innymi Gus Fring z Breaking Bad i z Better Call Saul będzie głównym antagonistą teraz. To jest w ogóle ciekawe, bo ja nie wiedziałem o tym, bo ja grałem bardzo mało w trójkę i chyba grałem w nią, jak jeszcze nie znałem Better Call Saul, bo chyba w ogóle nie było wtedy jeszcze Better Call Saul, ale tym wasem słynnym z... Tak. Z Far Cry'a 3 jest Nacho. Też mnie to zaskoczyło. Nacho Varga. Tak, więc jakby jest, czyli... O, nie pamiętam jego nazwiska. No nieważne. Czyli jakby plotka ta o jego udziale była od paru dni, no i okazało się, że będzie. I to kurna może być to ciekawe, no. Jest to na pewno aktor z charyzmą. Ale do takiego... co, tak tylko cię przekonał aktor po prostu występujący? Wiesz co, ja lubię Far Cry'e ogólnie. Znaczy dwa ostatnie mi się podobały. Czyli piątka i ten New Dawn. Dawn. 5 plus. O Jezu, jakie szczęście. Koleś ma proste nazwisko. Nacho Varga jest grany przez Michaela Mando. Uff. Michael Mando. Uf. Mój koleś. Tak. Wiesz co, no, to jest charyzmatyczny aktor, z taką właśnie charyzmą do grania czarnego charakteru i na pewno z tego powodu go wzięli, a ja jestem gotowy na nowego Far Cry'a. Będzie miał największą mapę w historii serii. Muszę ustawić ten mikser. Ja lubię te gry, ja w ogóle lubię gry, mówię wam, to, jakby to nie jest. Szok, ale plot twist, wow. Oh my god, Dominik, dlaczego się nie mówiłeś nic? Więc jestem gotów na Far Cry 6. A czy tam będą przystojni panowie bez koszulek? Pewnie tak. Którzy są zarządcami małych kultów? Bo to jest... Pytam dla kolegi. No dobra, to chyba tyle w tym odcinku. Chyba tyle. Komć jeszcze miałeś. Miałem komć, ale... Szanowna sekcja komentarzy. Miałem komć, ale to jest powrót do The Last of Us 2, więc chciałem go pominąć, ale już nie mogę go pominąć, ponieważ... O nie. Więc tak, z Tomaszem rozmawiałem w komentarzach na temat wątków LGBT+, i dokładnie wątku postaci transseksualnej. I padł taki argument w tej dyskusji, bo Tomasz się mnie pytał, czy ta postać jest przedstawiona jakby z szacunkiem i tak dalej, i moim zdaniem jest z wielkim szacunkiem przedstawiona ta postać, ale jest, padł taki argument, że o transseksualności tej postaci Abby dowiaduje się od innej postaci jakby, i że tak nie powinno być, że tylko jakby osoba transseksualna ma prawo mówić o swojej jakby poprzedniej płci, co nie? I ja mam taki problem w ogóle z tą dyskusją, bo tam były jeszcze inne argumenty. Tam było jeszcze to, że na przykład był używany dead naming w tej grze, że nazywa te postacie w ogóle bardzo negatywne w kontekście gry, bardzo negatywne postacie, nazywały tą postać transseksualną jej dawnym imieniem, co nie? Które ona porzuciła, żeby teraz jakby nosić nowe imię. I że ja mam problem z taką krytyką taki, że trochę zapominamy przy takich tematach, że to jest nadal dzieło fikcji i to nie jest poradnik dobrego wychowania jakby, że okej, okay, są pewne rzeczy, ja rozumiem, dlaczego dead naming jest bardzo drażliwym tematem i jest bardzo przykry dla osób transseksualnych, ale z drugiej strony oczekiwać od fikcji, że złe postacie, negatywne postacie nie będą korzystały z okazji, żeby kogoś zranić, skrzywdzić
i tylko dlatego, że nie powinno się tego robić w prawdziwym świecie, wydaje mi się dosyć naiwne i jakby nie do końca rozumiem takiego podejścia. Tak samo właśnie z tym tutaj, że o tej transpłciowości, transseksualizmie opowiada inna postać. Okej, to być może w kontekście prawdziwego świata jest nie w porządku, jakby nie powinniście tak robić, nie powinniście się tak zachowywać, wy ludzie, my ludzie, ale w grze jest to uzasadnione fabularnie, jakby to jest, opowiada to postać, która nie do końca wie, jak się zachowywać i jakby nie ma też jeszcze ogarniętego tego całego... No tak, Iga, zgłaszasz się tutaj? No bo ja jestem bardzo świeżo w tym wątku, jestem właściwie w tym wątku, w tym momencie, w tej grze i ja bym w ogóle nie powiedziała, że w jakikolwiek sposób protagoniści dowiadują się od innej osoby o tym. Jest definitywny dialog podczas kombatu, po prostu, w którym jest to powiedziane jasno i... Jeszcze nie jesteś tak bardzo w tym wątku. Później będzie cała rozmowa z siostrą. No tak, ale chodzi mi o to, że ja już wiem. No tak, ale... Z dialogu podczas kombatu, jakby, który się odbywa z tą postacią, więc... Ale będzie jeszcze scena, w której to będzie jakby... W której postać, trzecia postać będzie tłumaczyła dokładnie całą sytuację, nie? No i że tak się nie powinno robić. Ja się zgadzam, tak się nie powinno robić. Ale też nie oczekujmy, że postacie w fikcji będą się zawsze zachowywały... tak jak się powinniśmy zachowywać. Jakby, że zawsze będą miłymi, dobrymi ludźmi, którzy postępują tylko słusznie. Szczególnie, że już ludzie w prawdziwym życiu, nawet nie w fikcji, nawet którzy są dobrzy, często nie potrafią się zachować dobrze, bo często nie wiedzą. No właśnie, tak. To, pamiętam, że też był taki zarzut do The Red Strings Club, że też tam był dead naming wykorzystany i że nie powinien być wykorzystywany, bo to jest mega, mega drażliwa i krzywdząca kwestia. I znowu, ja się zgadzam, tylko w Red Strings Club to było pokazane jako coś negatywnego. Oni tam hakowali, literalnie robili coś złego, jakby wykorzystywali czyjąś przeszłość po to, żeby wydobyć informacje, no, Dominik? Bardzo dobrze nam idzie nie mówienie o Red Strings Club. Piona w ogóle. No, to tyle miałem w kwestii komentarza do Tomasza odpowiedzi. To tyle. Dzięki, cześć. To tyle, dzięki, cześć. Pa.